Samorząd gminy Suwałki planuje wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowania, do których nabór niedawno otworzył wojewódzki samorząd. Aktualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rozeznanie, jak daleko idące są potrzeby osób mających trudności w poruszaniu się. Warto przyjrzeć się tej propozycji, bo warunki wsparcia są atrakcyjne i mogą przynieść naprawdę efektywną zmianę w codziennym funkcjonowaniu osób z tego rodzaju problemami. Postanowiliśmy wejść w projekt grantowy, który będzie wspierał dostosowanie budynków bądź lokali dla osób z niepełnosprawnościami bądź trudnościami lokalowymi. Chcemy zebrać grupę osób, dla której moglibyśmy wystąpić z projektem właśnie w celu wykonania takiego dostosowania. I to są często prozaiczne rzeczy, na które osoby takie nie mają po prostu środków finansowych. Poszerzenie futryn, żeby wózek mógł się poruszać bezpiecznie po domu. Dostosowanie łazienek, dostosowanie mieszkań, progów, budowa podjazdów. Na tego typu cele będziemy szukali środków, żeby pomóc naszym mieszkańcom. Jak deklaruje zastępca wójta, jeśli będą osoby zainteresowane likwidacją barier we własnych lokalach mieszkalnych czy domach, gmina w ich imieniu przygotuje i złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Mieszkańcy chcący poprawy warunków funkcjonowania powinni złożyć w GOPS-ie wypełnioną deklarację. Druk jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy. Ale sprawę trzeba przemyśleć dość szybko. Do 23 lutego zbieramy wstępne deklaracje osób, które chciałyby brać udział w takim programie. Jest to projekt grantowy, który opiewa na kwotę do 50 tysięcy złotych na jeden grant, na jeden projekt, który jest refundowany do 85% wkładu własnego. Zakładamy, że nazbieramy grupę osób, która będzie zainteresowana tego typu inwestycjami we własnych lokalach i wówczas wystąpimy do Urzędu Marszałkowskiego z projektem. Dofinansowanie będzie dostępne dość szerokiemu spektrum beneficjentów. Do tego projektu nie trzeba mieć orzeczenia, trzeba po prostu wykazać, że osoba ma kłopoty z poruszaniem się, ma kłopoty ruchowe i do takich osób ten program też jest skierowany. Mogą to być osoby starsze, emeryci, którzy nie mają orzeczenia, a mimo wszystko mają kłopoty ze swobodnym poruszaniem się w swoim najbliższym otoczeniu. Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na wszelkie pytania związane z tymi grantami można oczywiście uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dane kontaktowe są na dole ekranu. Jest to niezwykła okazja do tego, aby poprawić coś w swoim domu, aby mieszkanie nasze było lepsze, bardziej przyjazne, bardziej wygodne i pozwalało nam na normalne funkcjonowanie.